Publio.pl. Najlepsze e audiobooki, eprasa. Katarzyna Bonda. O włos. Warszawskie wydawnictwo literackie Muza S.A. Czyta Adam Bauman. Dla Szakiry, która chciała wiedzieć, jak to się kończy. Możliwe, że każdy z nas ma w sobie jakąś utajoną sadzawkę, w której zło i szpetota lęgną się i rosną w siłę. John Steinbeck na wschód od Edenu przełożył Bronisław Zieliński. Jamais deux sans trois. Nie ma dwóch bez trzech. Przysłowie francuskie. Prolog. Dziś widziałem cię czterdziesty siódmy raz, odkąd się tutaj przeprowadziłaś, choć ty z pewnością nie liczysz naszych małych randek, robię to za ciebie i dla siebie, by kiedy spytasz zaskoczyć cię, jak wiele opowiedziałaś mi o sobie, choć nigdy nie rozmawialiśmy, ale to się wkrótce zmieni, maleńka. Wtedy otworzysz usta ze zdziwienia spojrzysz na mnie spod ciężkich powiek chwycę cię za włosy i zrozumiesz że zawsze byłem blisko dlatego nie gniewam się że się nie zastanawiasz dlaczego wciąż pojawiam się w parku choć nigdy nie mam ze sobą psa twoja suczka pasuje do ciebie doskonale drobi kroczki Szczeka strachliwie na każde większe stworzenie, czasami bez powodu, co mnie trochę drażni, ale wybaczam jej, bo wtedy bierzesz ją na ręce, tulisz jak małe dziecko, a kusa koszulka unosi się do góry i widzę twój płaski, opalony brzuch. Dziś tak właśnie było. Jak zwykle ubrałaś się niestosownie do pogody i pory dnia. Choć dopiero wstawał brzask, na nosie miałaś wielkie okulary przeciwsłoneczne, usta spierzchnięte i nabrzmiałe od pocałunków, a w dłoni kawę w papierowym kubku. Już z daleka czułem duszące perfumy, więc domyśliłem się, że nie wróciłaś do domu na noc i jesteś jeszcze pijana. Pewnie niesiona poczuciem winy wpadłaś nad ranem po swoją suczkę i pośpiesznie wyszłaś z nią na skwer. Jak to dobrze, że przed świtem obudziła mnie erekcja i postanowiłem się przejść. Miałem szczęście, bo to nie jest typowa pora waszych spacerów. Najpierw minąłem cię bez słowa, ale potem się zatrzymałem. Wymieniliśmy spojrzenia. I zdawało mi się, że jesteś trochę zła, bo przyłapałem cię, jak w gniewie mruczysz coś do słuchawki. Poprawiłaś bluzkę i odruchowo założyłaś ręce na ramiona, ale i tak zostałem nagrodzony. Nie włożyłaś biustonosza. Uwielbiam Twoje pełne piersi, które tak nie pasują do twarzy zbolałego szczenięcia i kruchej sylwetki. Często wyobrażam sobie, jak prezentujesz mi je, martwa, w tamtych krzakach, gdzie znika twój słodki piesek, by tarzać się w fekaliach bezdomnych. Nikt nas tam nie zobaczy, skarbie. Nie musisz się obawiać. Zadbam o wszystko. Czekam tylko na właściwą okazję, na stosowną porę, kiedy parko pustoszeje, z nieba będą się lały strugi deszczu. A może i zagrzmi groźnie gdzieś w oddali dostrzeżesz błyskawice albo nocą gdy księżyc zasuną chmury bo czasami wychodzisz ze swoją słodką grace także wtedy tak się stanie wkrótce się przekonasz i będzie ci tak dobrze jak nigdy dotąd Uwolnię cię zaśniesz jeśli szczerze to wcale nie masz gustu do mężczyzn. Wybierasz źle. Nic dziwnego, że potem płaczesz. Ale dla nas to nawet lepiej, bo po tych wszystkich przejściach bardziej docenisz ciszę. Na razie mogę cię tylko zapewnić, że sen, który ci szekuje, spodoba ci się. Zanurzysz się, utoniesz w spokoju moich dłoni, nie będziesz nic czuła. Stamtąd, skąd będziesz spoglądała, Zobaczysz w moich oczach zachwyt, bo nikt nigdy nie wielbił cię tak jak ja. Wejdziemy w następny etap znajomości i już na zawsze będziesz moja. Żaden marny gach cię więcej nie skrzywdzi. Dziś byłem bliski zaciągnięcia cię w te krzaki. Powstrzymałem się w ostatniej chwili, uwierz, nie chodzi o czwartą nad ranem. Twojego kaca, ani nawet o to, że w parku nie było nikogo. Nie wątpię, że w głębi serca dobrze wiesz, co chcę zrobić. I zrobię. Aż podskoczyłaś, kiedy się zbliżyłem, spojrzałaś na mnie ze wzgardą, bo dobrze słyszałem, że wcześniej przeklinałaś. On nie jest tego wart. Nie trzeba było się z nim kłaść. Który to już raz popełniłaś ten sam błąd? Może cię to zdziwi, ale wiem, jak on wygląda, gdzie pracuje i kim dla niego jesteś. W skrócie, nikim. Czaso umilaczem. Wiem też o wszystkich poprzednich, znam ich adresy, numery telefonów i obiecuję, że zapłacą za to, że cię ranili. Zrobię im piekło, kiedy będą się o ciebie martwić. Masz szczęście, że jestem obok. Mnie na tobie zależy naprawdę. A to, co nas łączy, jest rzadkie. Wystarczyłoby słowo, a dałbym mu popalić, wyeliminowałbym go z twojego życia jednym ruchem. Jest ktoś, kto się go nie boi, a ja go znam. Problem w tym, że ty tego nie chcesz. Chcesz być przez niego krzywdzona. Chodzisz jak ta twoja Grace na smyczy, tańczysz i łasisz się do niego, a potem klniesz. I lejesz łzy. Zaczyna mnie to wkurzać. Dlatego wymierzę mu karę. Będzie miał roboty po uszy. Zobaczysz, obiecuję ci, że wezmę na siebie Twoje cierpienie. Bo mnie lekko będzie je dźwigać. A on zapłaci. Wasz romans się wyda. Ty zrozumiesz, że to ślepa ulica. Uśmiechnąłem się na samą myśl o tym, co zamierzam, i pogłaskałem Twojego pieska. A potem wziąłem go na ręce. Poczułem kruche kosteczki, gdy przycisnąłem go do piersi, aż zapiszczał. Sięgnąłem do kieszeni i podarowałem mu smakołyk. Ona nie bierze jedzenia od obcych powiedziałaś, siląc się na wrogość. A ja, jak zwykle, nie odpowiedziałem. Patrzyliśmy, z jaką ochotą ta zdrajczyni Grace pożera smaczek. Dłoń zacisnęłaś na kubku, aż spadła pokrywka. Widziałem w twoich oczach gniew, bezsilność i lęk. Zadziałały jak afrodyzjak. Czyżbyś się spociła? Żałowałaś, że nie masz kabury z bronią? A ja byłem w niebie. W tej chwili poczułem, że moja erekcja osiąga pełnię. Zauważyłaś, że Grace już na mnie nie szczeka? Założę się, że następnym razem podbiegnie z własnej woli, by być karmiona i pieszczona. Ty będziesz następna. Potem odszedłem. Myślałaś, że znów jesteś w parku sama i zaraz do niego zadzwoniłaś, krzyczałaś, płakałaś i groziłaś mu, jak jakaś suka w rój. Patrzyłem z oddali, jak pochylasz się w swoich obcisłych getrach, by pozbierać odchody, Grace. Twoje szerokie biodra, doskonale okrągłe pośladki, wypinały się zachęcająco w moją stronę. Jestem gotów przysiąc, że Majtek też nie zdążyłaś włożyć. Czy kiedykolwiek nosisz bieliznę? Wtedy pomyślałem, że nadchodzi nasz czas i to będzie piękne. Przycisnę cię do gleby, wbije twarz w trawę. I wejdę gwałtownie. Zawyjesz z rozkoszy, więc zacisnę ci dłonie na szyi, żebyś milczała. Bo ktoś mógłby przerwać nasze harce. Pociągnę cię w krzaki, bo to tam zaplanowałem właściwy spektakl. Pójdziesz ze mną, jak wzorowa uległa. Grace cię nie obroni. Nie będziesz czekała. Ukręcę jej tę niepozorną główkę na twoich oczach. Dlatego pozwolisz mi używać siebie w błogiej ciszy, bo uznasz, że to nasz pierwszy i ostatni raz. Nie mylisz się, śliczna, twoje ciało znieruchomieje. Nie planuj zemsty, nie licz, że mnie potem znajdziesz ani twoi koledzy. Ułożę was obie w tym gąszczu jak śpiące królewny. I odwiedzę jeszcze kilka razy, zanim was znajdą. Może sam ich zaprowadzę? Nie jest trudno zorganizować jakiegoś psa, który ruszy za tropem. Nic się, nie martw, będę cię wielbił, wspominał i bronił twojego dobrego imienia przed wszystkimi. A o inne nie musisz być zazdrosna. Są jak egzaminy próbne. Zawsze będziesz tą jedyną. Pozostałe, które nadejdą po tobie, mają mi tylko przypominać, jakim byłem kiedyś amatorem. Część pierwsza: Aura. Siostry, Sobota 8 maja. Pierwsza dziewczyna leżała na wznak, z rozłożonymi nogami i ramionami. Jeśli nie liczyć lustrzanych okularów w kształcie serduszek i sznurka plastikowych korali, była całkiem naga. Sprawca ułożył jej ciało na kocu, pod głowę wsunął poduszkę typu rogal. Był to popularny model tęczowej dżdżownicy z Tigera, taki jaki zabiera się do samolotu albo na wycieczkę autokarową. Szyję zmarłej rozszarpano z jednej strony, jakby próbowało się w nią wgryźć dzikie zwierzę. Niewielka ilość krwi zakrzepła w sztywną skorupę. Oczy ofiary były wytrzeszczone, usta rozchylone i zastygłe w bolesnym grymasie. Obok ciała ustawiono torbę piknikową, po brzegi wypełnioną żywnością i świeżymi owocami w próżniowych pudełkach. Kiedy technicy rozpoczęli oględziny, herbata w termosie wciąż była ciepła. Druga ofiara znajdowała się w pobliskich krzakach. Zauważono ją dopiero podczas zbierania śladów z pierwszego ciała. Dziewczyna miała rozdarty top do joggingu, getry zsunięto jej aż do kostek. Biodra i uda miała podrapane. Na lędźwiach widoczny był świeżo wytatuowany napis. J. Mój pan i władca. Folia, jaką zakłada się po zabiegu, leżała w pobliskich krzakach. Lewa piersi ofiary została częściowo odcięta. Twarz nie nadawała się do identyfikacji. Technicy przez kilka godzin szukali w krzakach kawałeczków jej kości i zębów. Wtedy też znaleźli pukle włosów, związane zieloną wstążką. Nie należały do żadnej z ofiar, bo zamordowana maturzystka i jej siostra były brunetkami, a mocno skręcone loki miały jasny odcień bez śladu farby. Sprawca pracowicie upozował ciała, ale ich nie przemieszczał. Polana widokowa imienia Macieja, mielcarza, na której doszło do zbrodni, to urokliwe miejsce na ogniska i spotkania zakochanych. Z ulicy Mandarynki. Przy której mieszkały Lea Sapiega i jej siostra Pola, trzeba do niej wędrować dobre 40 minut. Założono, że dziewczęta dotarły na polanę piechotą lub zostały podwiezione samochodem. W pobliżu nie było rowerów ani żadnych innych porzuconych środków transportu. Żaden z wycieczkowiczów, biesiadujących w ostatnich dniach na polanie, nie rozpoznał ofiar. Nie udało się stworzyć portretu pamięciowego sprawcy, chociaż przesłuchano kilkudziesięciu świadków i zatrzymano do rozpytania czternastu podejrzanych. Pod kątem DNA zbadano wszystkich gwałcicieli i przestępców seksualnych, którzy znajdowali się w tym czasie na wolności w okolicach stolicy. Na podstawie obrażeń stwierdzono, że to młodsza siostra była bardziej waleczna, albo została zaatakowana jako pierwsza. Druga ofiara musiała być zbyt przerażona, by przeciwstawić się sprawcy, i najprawdopodobniej zmarła błyskawicznie po podcięciu gardła bardzo cienkim ostrzem. Rany szarpane na szyi zadano pośmiertnie, podobnie jak większość pozostałych obrażeń. Policjanci dawno nie widzieli tak zbezczeszczonych zwłok. Jakiego narzędzia używał morderca, nie ustalono. Kiedy przez media przewalała się fala informacji na temat tej zbrodni, policjanci wciąż się nad tym głowili. Początkowo zabójstwo sióstr sapiek nie schodziło z czołówek gazet. Rodzice bali się wypuszczać córki z domów, także starsze kobiety wychodziły po zmroku w asyście mężczyzn. Przez trzy tygodnie w Lesie Kabackim było bardzo niewielu biegaczy i spacerowiczów z psami. Śledczy nie powiadomili pracy o bestialskim znęcaniu się nad ofiarami i pastwieniu się nad zwłokami, a jednak te dane wypłynęły do komunikatorów, i ku zgrozie policji kosiarz z kabat stał się tematem żartów na TikToku. Z czasem knieja zaczęła się zaludniać, ogniska płonęły codziennie, młodzież pod pretekstem wspominek o zamordowanych dziewczynach. Gromadnie spotykała się na polanie, która nieoczekiwanie zyskała sławę mrocznej imprezowni. I chociaż w okolicy gęsto było od patroli, dilerzy kursowali w to miejsce od środy do niedzieli. Był tam lepszy zbyt niż w klubach. Matrix. Piątek, 28 maja. Był to pierwszy piątek, odkąd otwarto restaurację i tłum wystrojonych ludzi walił do knajp, by bawić się, jeść, pić oraz tańczyć do rana. Jakub Sobieski zatrzymał się na rogu foksali i kopernika. Wysiadł, by rozprostować kości, zrobił kilka skłonów i rozciągnął ramiona, a potem skręcił sobie papierosa z niewielką ilością marihuany i paląc. Wpatrywał się w boczne wejście Gentleman's Matrix Club z naklejką zakazu wjazdu. Przyszło kolejne zlecenie, ale go nie potwierdził. Myślał o tym, jak szybko ludzie podnieśli się po pandemicznym marazmie, jakby czas zatrzymania świata nie zdarzył się wcale. Dziewczyny nosiły krótkie spódniczki i żadna nie zasłaniała maseczką uszminkowanych ust szły stadami do restauracji, kołysząc się na wysokich obcasach, a mężczyźni obcinali ich odsłonięte ciała wygłodniałymi spojrzeniami. W powietrzu unosił się zapach perfum, alkoholu i kwitnących wokół bzów. Sobieski zgasił skręta w pustym pudełku po papierosach, a potem wsiadł z powrotem do miniaturowego auta, w którym spędzał ostatnio całe noce. Poprawił bejsbolówkę, by Daszek skutecznie przysłaniał mu twarz, kangurkę zapiął pod brodą i nasunął kaptur. Spojrzał raz jeszcze na drzwi wejściowe do Matrixa, gdy telefon poinformował go, że przydzielono mu kolejne zlecenie. I tego nie potwierdził, choć ryzykował, że znajdzie się na samym końcu kolejki obciążony karą pieniężną. A wtedy mógł wracać do swojej przyczepy, w której poza nieczynną lodówką wypełnioną ciepłym piwem nic na niego nie czekało. W weekendy nie woził pudełek z żywnością jestem fit. Włączył radio i kompulsywnie przełączał kanały, bo trwały akurat wiadomości. Mówiono o szczepionkach i polityce jakby nic innego w tym kraju nie miało znaczenia. Kiedy poleciały autobusy Ralfa Kamińskiego, Jakub poczuł gorąco w piersiach i na chwilę zabrakło mu tchu. Tańczył do tej piosenki z żoną, kiedy widzieli się ostatni raz. Co ona teraz robi? Kto trzyma ją w ramionach? Przymknął oczy i natychmiast pojawił się zarys jej bioder oraz wgłębienie na plecach w odcinku lędźwiowym. Ktoś krzyknął, jakiś pijany przechodzień uderzył w maskę jego samochodu. Sobieski obejrzał się na niego z przestrachem, jak wybudzony ze snu. Mara Iwony zniknęła, ale w nozdrzach wciąż miał jej słoną, zawiesistą woń morza przed sztormem. Ten zapach dominował na jej ciele, jakichkolwiek perfum by żona używała. I była takim właśnie żywiołem: niezrozumiałym, niezgłębionym, dzikim. I niebezpiecznym, totalnie uzależniającym, bo od początku zdawała się silniejsza od niego. Potrafił zanurzać się w niej i całkiem znikać. Pierzchały natychmiast natrętne myśli i zostawała tylko cisza. Wiedział, że szybki ślub przed jej wyjazdem na misję jest aktem desperacji, próbą zatrzymania jej na siłę. I to nie miało prawa się udać ale wtedy wierzył, że ratuje związek. Mówiono mu, że oboje są zbyt młodzi, ale on znał prawdę. Iwona nie jest kobietą, którą ktokolwiek może posiadać. I na tym też polegało jej nieszczęście. Chciała do kogoś przynależeć, poddać się całkowicie, lecz nie jemu. Jakub nigdy nie pojął, dlaczego wciąż wracała. Wiedział, że miał szczęście być z nią przez krótką chwilę i kiedy się pakowała, powiedział jej to płacząc jak dzieciak. Nie płakał na oględzinach, otrzymywał rozkazy, wykonywał je sumiennie i nawet głos mu nie zadrżał, gdy składał meldunek, który łamał mu karierę nim jeszcze się zaczęła. Ale wtedy, tamtego dnia, kiedy Iwona zdecydowała się wyjechać, Łzy płynęły mu po policzkach, a Sobieski się ich nie wstydził. Pamiętał, jak podniosła głowę, roześmiała się niczym niesforna dziewczynka i podeszła z otwartymi ramionami, by go pocałować. Bez trudu ją podniósł, bo ważyła tyle co czternastolatka. Zaplotła nogi na jego biodrach i całowali się długo, namiętnie, aż znów dał się zwieść. Że kocha go do szaleństwa. W trakcie, jak zwykle mówiła, przyznawała mu rację i zapewniała kolejny raz, że to nie jego wina, a potem dodała, że jeśli jest w ciąży, wróci i będą już razem. Wcześniej denerwowało go, że zdaje się na los, ale w tamtym momencie dziękował jej za ten ochłap nadziei. Dwa tygodnie później przysłała wiadomość, że dostała okres i krwawi jak zażenana świnia prosiłaby jej nie szukał to wszystko jest wystarczająco trudne niech to co było piękne zostanie piękne nie psujmy tego odpisał okej okay. lecz nieustannie hipnotyzował telefon czy napisze coś więcej wyślę choć jedno zdjęcie nie odezwała się Jakiś czas później od jej kolegów z wojska dowiedział się, że już kiedy się pobierali, sypiała z kimś innym. Nie chcieli mu podać nazwiska. Ponoć to nie było nic poważnego. Nie uwierzył. Wtedy, w tej jednej chwili pojął swoją głupotę i wszystko nabrało innego wymiaru. Był wściekły, szalał z gniewu. Pragnął ją znienawidzić, ale nie potrafił przestać jej kochać. Przyszła depresja, załamanie i totalna niemoc. Chciał wyjaśnień, marzyłby usłyszeć od niej cokolwiek, uwierzyłby w każde kłamstwo, byle tylko zrozumieć, dlaczego go tak upokorzyła i po co za niego wyszła. Ale zanim zdobył się na odwagę i napisał: Zmieniła numer. A potem odkrył, że zablokowała go we wszystkich komunikatorach. Połączenia z anonimowych kart zrywała. A kiedy napastliwie wydzwaniał do sztabu, poinformowano go oschle, że przy jego dotychczasowych kłopotach oskarżenie o stalking to ostatnie, czego Sobieski potrzebuje. I to było jak cios ostateczny. Potem był etap czarnej pasji. Groził, szalał, upijał się do nieprzytomności i ćpał, bo nic nie mógł poradzić na tęsknotę za tą, która zabrała mu serce. I zostawiła w piersi wypaloną dziurę. Był zły głównie na siebie, bo wolałby już utonąć w oceanie, niż zostać odrzucony. Przyrzekł sobie, że z żadną już nie zatańczy, bo przed Iwoną nie tańczył wcale. Nie rozwiedzie się i nie ożeni. Nie będzie jej szukał, po prostu zapomni. Ale to było tak cholernie trudne. Wszystko mu ją przypominało. Zniecierpliwiony zabębnił palcami po kierownicy i wyciszył autobusy, nim wybrzmiał ostatni refren. A wtedy z za zamkniętych szyb dobiegły go basy kakofonii z pobliskich knajp. W tym momencie komórka zawibrowała i odczytał wiadomość: Sorry, Kuba, awanturujący się klient. Trzy minuty maks. Po chwili wpadł kolejny sms. Poczęstuj się na mój koszt. — Nie choduj w kurwa! By przegonić pokusę, Sobieski wypuścił powietrze ustami i rozparł się w miniaturowym fotelu Clio. A chociaż głową dotykał dachu, nie zdjął czapki ani kaptura. Marzył, by znów jeździć własnym patrolem, ale wiedział, że to niemożliwe, dopóki się nie odkuje i nie odda długów. — Oziu! — na którego zmuszony był teraz czekać, to jedna z niewielu osób, które wyciągnęły do niego pomocną dłoń, kiedy odszedł z policji i wszyscy widzieli w nim wyłącznie śmierdzący kłopot. A choć Jakub miał wątpliwości, sprawy szybko nabrały rumieńców i zanim się obejrzał, zostały mu tylko 23 dni, które traktował jak wyjazd na misję. Wyglądało na to, że nie ma się czym denerwować. Wszystko z czasem. Zacznie się układać, pocieszał się. Boczne drzwi klubowego wejścia nareszcie się uchyliły. Wyszedł z nich spasiony, trzydziestolatek w niemodnej marynarce i dresowych spodniach. Głowę miał ogoloną na zero, na nogach kopie kultowych R-Jordanów z osiemdziesiątego czwartego roku. Buty były rozdeptane na bokach w typowy dla grubasów sposób. Oziu pomachał sobie skiemu radośnie, na co ten w odpowiedzi tylko niżej pochylił głowę. Włączył silnik i sięgnął do rękawa bluzy. Wymacał torebkę z towarem, strzelił spojrzeniem dokoła, skupiony, jakby siedział w okopie i miał karabin w dłoni. Ludzie wędrowali ze szklankami, kwiatami, torebkami prezentowymi. Jakaś grupa przy stolikach poderwała się i rozległo się gromkie sto lat. Ale Oziu wciąż stał na krawężniku, rozglądał się w lewo, w prawo. Sobieskiemu wydawało się, że postanowił przepuścić wszystkie auta. Wreszcie przewalił swoje cielsko przez jezdnię. Bura dwurzędówka poderwała się do góry, a jej poły rozchyliły się, ukazując imponujący bebzon. Nie do uwierzenia, że jeszcze trzy lata temu kapitan Tadeusz Orzechowski na którego w cywilu nikt nie mówił inaczej niż Oziu, był sprężystym osiłkiem, który kilkoma ciosami kładł na macie większych od siebie. Jakub wpatrywał się w swojego byłego trenera, z trudem hamując irytację. W tym momencie do Ozia podbiegła chuda brunetka o ptasiej twarzy i fantastycznych nogach. Do dziwacznej sukienki bombki w kolorowe mazaje włożyła Ramoneskę. Mimo niebotycznych obcasów sprawiała wrażenie nastolatki. Sobieski zatrzymał powietrze w przeponie, przyjrzał się jej torebce i coś go tknęło. Kiedy do niej sięgała, był pewien, że wyjmie blachę lub broń. Odruchowo chwycił kierownicę, zjechał z krawężnika, ale brunetka i oziu wymienili tylko kilka słów. Dziewczyna krzyknęła coś w furli, gestykulując tak intensywnie, jakby była Włoszką. Sobieski spostrzegł, że w dłoni ma komórkę. Pokazywała coś na ekranie, bardzo się przy tym emocjonując. Oziu chwycił dziewczynę za ramiona, unieruchomił i znów był ekspertem kraw magii, którego Jakub znał całe lata. Brunetka szarpała się chwilę, aż wreszcie Oziu pozwolił jej się uwolnić. I ruszyła dalej, jakby do scysji nie doszło. Sobieski podążył za nią spojrzeniem. Widział jak wspina się na gzyms i pochyla nad telefonem, pisząc w nim coś zawzięcie. Sorry, Kuba! Kocioł straszny! ryknął Łodziu, zajmując miejsce na siedzeniu pasażera. Nie spałem od poprzedniego piątku. Poszaleli! Sobieski nie odpowiedział. Sięgnął do kieszeni po zwitek banknotów spięty recepturką i pakunek ciasno oklejony taśmą. Nie tutaj! Oziu chwycił dłoń ucznia, ale Jakub był szybszy. Wyswobodził się i zacisnął ramię grubasa, korzystając z jego masy. Siedzieli chwilę spleceni jak w klesztach. Oziu, pierwszy poluzował chwyt. Sobieski otrzepał bluzę i ukrył towar w rękawie. Dłonie położył na kierownicy w przepisowej pozycji dziesiąta, druga. Oddychał miarowo, skanując otoczenie wokół wozu. Oziu rozcierał przegub, wydając ciche pomruki, jakby dostał ostry wycisk, choć obaj wiedzieli, że to tylko przygrywka. Nie jeden raz ze sobą walczyli, z tym, że kiedyś to Jakub przegrywał. Role się odwróciły, odkąd oziu zamknął szkołę walki i utył jak wieprz. Żaden nie skomentował utarczki. Otaczał ich jedynie jazgot muzyki dobiegającej z klubów. Co tak mało? Ciszę przerwał Oziu, udając, że nie zauważa Marsowej miny sobieskiego. Gdzie dodatkowa partia piko? Kurier Mora dał mi to, co zamawiałeś. Chcesz więcej, z nimi gadaj. Oziu zaśmiał się nerwowo. Krzyczałeś, że masz mało czasu, ruszaj. Sobieski włączył się do ruchu. Kiedy przejeżdżał obok długonogiej brunetki w bombce, która pisała coś w komórce, zwolnił. Co to za niunia? Tak, a tam. Oziu lekceważąco machnął ręką i umilkł. Więc Jakub przyjrzał mu się wnikliwiej. Gadasz tak, jakbyśmy się nie znali. Co się tak pocisz, Kubuś? Zostały trzy tygodnie i będziesz free. Sobieski chciał odpysknąć, że już teraz jest wolny i wcale nie musi robić tego, do czego zwerbował go Oziu. Ale się powstrzymał. Potrzebował tej roboty. — Taka tam co? — powtórzył pytanie. — Psiarnia wystawia małolaty na wabia? To wasza naganiaczka? Sorry, ale ta laska nie wygląda mi na narkomankę. — A kto dziś wygląda, zwłaszcza na początku? — burknął oziu. — Początkująca ma, jak one wszystkie. Sięgnął po komórkę, by pokazać jej Instagram, ale Sobieski nawet nie spojrzał. Kupuję u ciebie? Głównie zioło. Naraja mi klientele i trochę pracujemy w branży towarzyskiej. Wystawiam jej kochanków celebrytów, a ona wrzuca to do netu. W pandemii miała raj. Przychodzili się parzyć do klubu, robiłem im zdjęcia. Czasami pozwalałem autoryzować foty, bo nikt nikogo nie zmusza. A kto naprawdę chce, zachowa anonimowość. Zwykłe ustawki. Ale ta mała wie, w czym robi i dobrze zna cennik. Ile jej płacisz? Oziu skrzywił się, jakby Jakub dał mu do wypicia szklankę mleka zamiast drinka. To i ludzie mi płacą. Mam ryczałt w portalu, który ją zatrudnia. Chociaż nie wiem, czy ten dobrobyt lada dzień się nie skończy. Krzyczała, że przeze mnie jest na wylocie. Dowiedziała się, ile dostaje i się wkurzyła. Słusznie, bo robi całą robotę, a ja dostaję większość hajsu. Nieważne. Przegieli z jakąś aferą i ich zamykają. Sobieski mu nie uwierzył. Dlatego tak na ciebie napadła? Oziu uparcie milczał. Bzyknąłeś ją, zgadywał Sobieski, a ponieważ Oziu nie zaprzeczył, spojrzał we wsteczne lusterko. Dziewczyna siedziała w tym samym miejscu. Zdjęła tylko swoje obcasy i porzuciła je na chodniku. Nawet na chwilę nie podniosła głowy znad komórki. — Nie jest w twoim typie — dorzucił Jakub. — Wygląda na studentkę, nie na kurwę. — Coś tam studiuje — były trener zmarkotniał. — Właściwie to jej nie znam. — Jasne — parsknął Sobieski i wjechał na opustoszały parking. Rozejrzał się. Wokół nie było żywego ducha. Podał Oziowi towar oraz gotówkę, którą ten fachowo przeliczył. Z pliku banknotów odjął kilka setek, a po namyśle dołożył jeszcze trzy. Przekazał Jakubowi jego dole. Resztę wraz z pakunkiem owiniętym taśmą schował do wewnętrznej kieszeni swojej okropnej marynarki. Gdyby nie jego brzuszysko, z pewnością zwracałby uwagę. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Sobieski obejrzał się za siebie. Nawet z tej odległości widział dziewczynę pochyloną nad telefonem. Bo mam kilka zadań dzisiejszej nocy, skłamał. Nie próbuj jej zapinać, kubuś, ostrzegł go nieoczekiwanie trener. Nie twoja liga. Ty próbowałeś i nie poszło? Odparował Sobieski, na co Oziu odwrócił głowę do okna. Wyjął papierosa i włożył sobie do ust, a ponieważ Jakub pokręcił głową, schował go z powrotem do paczki. — Nie, i tobie też nie radzę — odparł z powagą. Jej ojciec, młodszy inspektor Wiktor Kowalczyk, kiedyś znany w branży jako Kowal, całe lata był drugim komendantem na Pradze. Siorka Beci poszła w jego ślady i jest gliniarą. — Spytaj ojczulka — o koligacje rodzinne Kowalczyków. Sobieski spojrzał na Ozia z podełba. Dobrze wiesz, co mi odpowie. Wciąż macie za chłoptacia, który nie dorósł. Trener się zaśmiał. Major Sobieski zna sekrety Kowala, bo dzięki nim załatwiał nam parę spraw na mieście rękoba inspektora. I powiem ci, że skutecznie. Moro, z tego co wiem, był całkiem rad. Swoją drogą twój tatulek wciąż dużo może. Źle robisz, że się od niego odcinasz. Sobieski zacisnął tylko szczęki. Nic nie odpowiedział. Miałeś nosa z tą psiarnią, choć nie wiem, jak to wyczułeś. Wygląda na to, że to jakaś mundurowa zaraza. Oziu nagle stracił zainteresowanie wątkiem. Ale z beci to innego rodzaju ziółko. Mówiłeś, że jej nie znasz. W tym znaczeniu, o jakie pytałeś, podkreślił Łoziu. Laska lubi wsadzać nos w nie swoje sprawy. Nie zmienia to faktu, że to i owo o niej wiem. A wolałaby pewnie, żeby było odwrotnie. Powstał konflikt interesów? Sobieski pierwszy raz się uśmiechnął. Dlatego nie przepada za tobą? Czym ją szantażujesz? To ja za nią nie przepadam. Podkreślił Oziu. Nie lubię wścibskich dziuń. Koniec tematu. Jakub wskazał wypukłość na piersi byłego trenera. Sprzedaj to dobrze, bo możliwe, że przez kilka dni mnie nie będzie. Oziu skupił się. Dokąd niby się wybierasz? Na wakacje jeszcze nie uciłałeś. Przed wyrobieniem miesięcznej normy urlop nie przysługuje. Znowu tchórzysz? Zarechotał. Teraz chcesz się wycofać? Kiedy odblokowali pandemię i ludzkość na gwałt potrzebuje radości? Sobieski chciał rzec, że od tej radości Oziu waży dwa razy tyle niż przed laty, i nie dałby rady w bójce nawet chudej beacie kowalczyk. Nudzi mnie użeranie się z pasażerami, wyjaśnił, siląc się na obojętność. Prawie nie sypia, a plecy bolą od tych uberów. Na jeden, maks, dwa dni się urwę. Mój chrześniak kończy za kilka dni pięć lat. Pojadę do siostry w Kaliszu. Pojem domowego bigosu i śledzi. Odeśpię. Duplo możesz wysłać pocztą. Osiu świdrował Sobieskiego spojrzeniem. Wiem, co kombinujesz. Za trzy dni na Podkarpaciu rusza Kobra jeden. Cykor posadził już swój rydwan i pojutrze ma oficjalne spotkanie w centrum weterana. Polska zbrojna zapowiedziała je na stronie, a przyjaciel Facebook zaprasza i mnie. Nie potwierdziłem przybycia, podkreślił Oziu, ale wiem, że będą wszyscy nasi i chmara specjalsów. O udziale nocnej furii za to nie słyszałem. Może wiedzą, jak jesteśmy blisko i nie chcieli mnie rozdrażniać? Chyba nie wybierasz się na manewry, kubuś, żeby popsuć żonie imprezę. Czy Iwona zleci do kraju, czy nie, radziłbym ci skupić się na robocie i nie udawać złej wróżki na urodzinach śpiącej królewny. Mało krwi, napsuła ci twoja ślubna? Jak pojedziesz, nie odbije ci się to czkawką. To będzie kataklizm. Ja cię proszę, jak starszy brat, odpuść! A o Iwonie zapomnij, powtórzył. Sobieski z trudem maskował irytację. Normę wyrobię, nie będziesz stratny. Mamy umowę, odrzekł, co uspokoiło przyjaciela. Sięgnął do zataśmowanej paczki. Mam tutaj coś na ból pleców, nadstaw nos, a dolegliwości minął. Humor zaraz ci się poprawi. Jakub powstrzymał go gestem. Będę chciał szybciej trumnę, sam ją sobie zrobię. Odkąd Iwona wyjechała, staram się być czysty. O Jezusie, ryknął Oził, czystość popieram. Tylko po co ta martyrologia? Wywalili cię z firmy, masz wilczy bilet w administracji publicznej, a po tym, co wywinęła twoja niby małżonka, ciesz się, że nie zdegradowali cię do szeregowego. Sam powiedz, na co ci była ta miłość. Gdybyś nie położył za Iwonę Ba, przytuliłbyś odprawę, przesiedział rok w ciszy i nie musiał szorować na taksówce jak jaki hindus. Prawda jest taka, że wszystko wyglądałoby inaczej. Aspirancie sobieski, byłbyś dziś w całkiem innym miejscu i może wcale nie usuwaliby cię z psiarni. Ciesz się, że nocna furia dobrowolnie zeszła ci z oczu. Wystarczająco już kłopotów miałeś przez tę kurwę. Nie nazywaj jej tak. Sobieski prychnął ze złością. To wciąż moja żona i najlepszy pilot rydwanu specjalsów w tym kraju. Cykor może jej skoczyć. I skacze, chłopie! Wylizuje cipkę i rucha od tyłu, a ty masz przejebane. Oziu chwycił się za głowę i wiercił się tak, jakby chciał ją sobie odkręcić. Lepiej byś już wyszedł, żeniąc się ze mną. Nie gniewaj się, kubuć, bo wiesz, że lubiłem iwonę. Nieprawda. Fakt, przyznał skwapliwie Oziu. Od pierwszego dnia, kiedy zobaczyłem tę kobietę, wiedziałem, że zdemoluje ci życie, ale starałem się milczeć. Przyznasz? Kiedy byliście razem słowa na nią nie powiedziałem siedziałem cicho nawet kiedy poszła w długą z cykorem choć to też nie był mój przyjaciel i zawsze będę miał o to do ciebie żal Oziu nabrał powietrza wypuścił pogładził się po ogolonej na rekruta głowie i wypalił rzecz w tym że nigdy nie pasowaliście do siebie Nocna furia jest totalną świruską, chodzącym kłopotem, tykającą bombą. Szuka w życiu czegoś innego niż ty, i życzę jej, by znalazła tę swoją wymarzoną śmierć na spadochronie desantowym oraz definitywnie się od ciebie odpalantowała. Bo ciebie, kubuś, lubię znacznie bardziej. Jesteś dla mnie jak brat, którego nigdy nie miałem. Sobieski nie odpowiedział, choć najchętniej zapytałby kapitana Orzechowskiego, czego on sam szuka w półświadku. Dobra, rzucisz dilerkę i co dalej? Oziu klepnął się po potężnych udach. Wskazał aplikację korporacji taksówkarskiej. Z tego zamierzasz żyć? Czy zwożenia pudełek z żarciem nocami? W tym momencie do Sobieskiego dotarło, że spadł na koniec kolejki i nic już dzisiaj nie zarobi. Kursy odblokują mu najwcześniej o świcie, a jeszcze będzie musiał zapłacić karę. Przeklął. Nie potrzebujesz nic więcej. Wracaj do klubu. Klienci czekają, rzekł do ozia pojednawczo. Wygląda na to, że nie będę dziś już jeździł, więc jakbyś dogadał się z przydupasem mora, mogę ewentualnie podskoczyć po piko. Czekam do pierwszej. Potem robię browara i uderzam w Kimono. — Dam znać — zgodził się Oziu. — Jesteśmy w taczu. — A następnym razem bądź punktualny — zastrzegł Jakub, klikając centralny zamek. — Jestem totalnym amatorem i spina mnie stanie z gorącym towarem pod okiem własnych kumpli. — Nie odwieziesz mnie? — Oziu był zawiedziony. Kręcił głową, lecz nie wysiadał. — Coś źle z tobą, Kuba. — Dobrze nie jest. Od roku wciąż tylko gorzej. Dzwoniłeś do majora półtoraka? Miał zadziałać z lokalem na niepodległości. Nie przetrwasz zimy w przyczepie na działkach, a ja cię nie przygarnę. Już to ćwiczyliśmy. Sobieski powoli skinął głową. Przekształcenie jest możliwe dopiero pod koniec roku. Może wtedy zwolni się coś w AMW. Jeśli do tego czasu nie zgromadzę kasy, wymyślę coś innego. Przetrwasz. Oziu z całej siły pacnął Jakuba po ramieniu. Twardy jesteś, dasz radę. Z moją i Bożą pomocą przetrwamy. Daliśmy radę na Ukrainie i w Afganistanie, to i ojczyzna nas nie rozjedzie. Nie, zaprotestował Sobieski. Jeszcze tego brakuje, żeby zawinęli mnie za dragi. Jakby to wyszło, nigdy nie wrócę. Trzy tygodnie, podkreślił. Potem spotykamy się tylko na chlanie i mecze. Oziu się skrzywił. Ty się łudzisz, że wezmą cię z powrotem? Po tym jak zasunąłeś cykorowi dwie kulki w brzuch? Zatuszowali to, ale fama poszła. Wszyscy wiedzą, jak naprawdę było. Ciesz się, że cykor wrócił za stery. Gdyby gwiazdor siódmej eskadry zszedł, nigdy nie wyjrzałbyś z pierdla. I wybacz mu, co złe, bo gość zachował się honorowo. Wymyślił ten samostrzał i uratował cię od dyscyplinarki. Trzymaj się od nich obojga z daleka. Od niego i od twojej nocnej furii. Zapomnij człowieku, że miałeś żonę. Tak naprawdę nigdy nie była twoja. Po prostu gumka, myszka i szlus, tego kwiatu, pół światu. Sobieski z trudem się hamował. Zacisnął dłonie na kierownicy, aż zbielały knykcie. Nic nie powiedział. — Gdzie twój honor? — Oziu coraz bardziej podnosił głos. — Iwona puszczała się z cykorem dla awansu i swój cel osiągnęła. — Popełniłeś błąd, źle wybrałeś pannę i wszyscy poza tobą to wiedzieli. Chcesz znać moje zdanie? — Nie — burknął Sobieski, ale Oziu go nie słuchał. Kontynuował. Zrobili z ciebie kozła ofiarnego racja. Ale to ty, na własne życzenie, już wtedy się zdegradowałeś. Cykor pije z inspektorem Sobolewskim, przyjmuje go w domu na obiadach. Ty myślisz, że twoje późniejsze zwolnienie to przypadek? Nikogo innego poza tobą nie posunęli po śmierci Rusaka, a wszyscy wiedzą, że to był dealer. I wcale nie dlatego cię wyeliminowali, że dojebałeś Cykora, ale przez to, że stanąłeś za nią i poręczyłeś molestowanie. To Cykora zabolało najbardziej. Plama na honorze, ferment w mediach. Tego ci nie może ten ptaszek darować. Nikt, nawet ja w to nie wierzyłem, kiedy dostałeś zwolnienie. A wystarczyło nie grać rycerza. Tylko porządnie nocną furię obić za zdradę. Chłopaki by cię wtedy zrozumieli. I ci zwoja i twoi. Coś jeszcze, wujku, dobra rada? Mało ci. Zrezygnowany Oziu westchnął. Przyjmij do wiadomości, że nie znasz się na babach. Odwróć się od niej, zadbaj o siebie. I jak najszybciej składaj kwity rozwodowe, zanim Iwona wniesie o alimenty albo narobi długów. Módl się, bracie, żeby nocna furia nie wróciła z wojny kaleka albo ciężarna, bo do końca życia będziesz robił na nią albo na jej bękarty. Masz rację. Sobieski zawrócił na podwójnej ciągłej i przyspieszył, na ile dawała szafa tego strucla, którego mu przydzielili milczał całą drogę a potem zatrzymał się gwałtownie przed samym wejściem do klubu nie znam się na kobietach i nie potrzebuję twoich porad wypierdalaj oziu spojrzał na przyjaciela z politowaniem wysiadł bez słowa choć noga sama wciskała gaz sobieski nie ruszył z piskiem i długo patrzył, aż kapitan Orzechowski schowa się w drzwiach. A potem zacisnął szczęki i znów zawrócił. Podjechał do studentki, zatrzymał się, opuścił szybę. — Jestem wolny. Dokąd chcesz jechać? — krzyknął, choć ostatnie słowa ozia o błędnych rycerzach wyły mu w głowie jak syrena alarmowa. Dziewczyna krytycznie przyjrzała się jego kwadratowej szczęce i niedogolonej twarzy, a potem zaplątała paski butów na łydkach, ale zaraz zsunęły się w dół, więc podeszła do auta boszo. Zerknęła czujnie na tylne siedzenie, jakby spodziewała się tam kogoś jeszcze. Wreszcie pewnym ruchem otworzyła drzwi. Zajęła miejsce dla pasażera z tyłu, by widzieć twarz kierowcy w lusterku wstecznym. — Wystawisz mi paragon? — Nie — kliknął centralny zamek. — Kurs stawia firma. Zmarszczyła się. Za ładna jesteś na gwałt. Na imię masz Beata? Czy może wolisz Becia? Milczała. Nie bój się, uśmiechnął się. Nie jestem kosiarzem z kabat. Szkoda, bo moja siostra go szuka, a ja jej pomagam, oświadczyła z powagą. Sobieski z trudem się powstrzymał, by nie parsknąć śmiechem. Dziewczyna zachowywała się jak przedszkolak który ogłasza, że będzie kosmonautą albo zbudował z kartonu prototyp reaktora jądrowego. Kosiarz nie zgwałcił sióstr, Sapiek, tylko je pokroił. Wiesz, że noc wcześniej były po towaru twojego kumpla? Patrzyła na Sobieskiego wyzywająco. Zabrał je jakiś gość Uberem, takim jak twoje Clio, nieoznakowanym. Następnego dnia leżały martwe na piknikowej polanie. Tym razem to Sobieski zmilczał odpowiedź. Ich komórki znaleziono w Matrixie, kontynuowała. Kelner odkrył je dopiero jak ujawniono ciała. Twierdzi, że wcześniej nie sprzątał tej sali. Czy to prawda? Nikt już nie dojdzie. Oziu nie chce zeznawać. Ciebie też nie pierwszy raz tutaj widzę. Robicie w tym samym. Dodała, jakby prowadziła nielegalne śledztwo. Ale zanim Jakub się roześmiał, już wyjęła swój telefon z torebki i odczytała. — Jesteś starszy aspirant Sobieski, ksywa Kubuś, królik albo mały. — Oho, widzę, że bawisz się w detektywa. Jedyny skompromitowany policjant w sprawie niewyjaśnionej śmierci Tomasza Rusaka w półświatku pseudo-baton. Nie zdążył nic zeznać na swoich, bo zmarł biedak w karetce. Komendant uznał, że z twojej winy posadzili cię na dwa miesiące bez wyroku i nigdy nie przeprosili. Sporo czytasz prasy, zakpił Sobieski, ale minę miał nie tęgą. Dziewczyna zorientowała się, że przeszarżowała. Wygooglałam cię, bo potrzebuję informacji, wyjaśniła przepraszającym tonem. Chyba, że wolisz wpierw poznać moją siostrę, ale na bank zrobię ci wtedy przeszukanie wózka. Jak na swoje osiemnaście lat jesteś wyjątkowo sprytna, dziecino. Mam dwadzieścia cztery, a ty niewiele więcej, staruchu. Mój tato był policjantem. Ma swoje wtyki. Zatrzymała się. Nie rób takiej miny. Kowal nie chce się w to mieszać. Nic ci nie grozi. Fajnie, bo posyrałem się ze strachu. Sobieski śmiechem przykrył zdenerwowanie. To, co usłyszał, bardzo mu się nie spodobało. A tobie wydaje się, że sama złapiesz kosiarza? Chcę tylko pomóc, odparła buńczucznie. Nie siostrze, matce lei i Poli. Pani sapiega jednego dnia straciła obie córki. Ma prawo wiedzieć, z jakiego powodu morderca je wybrał? Zabójca, sprostował Sobieski. Z tego co wiem, nikt nie został postawiony w stan oskarżenia. Dlaczego to cię interesuje? To moja wina, że Lea zaczęła ćpać. Jakub odwrócił głowę. Przyjrzał się dziewczynie. Zastanawiał się, czego od niego chce. Czy scysja z oziem była wyreżyserowana, żeby ją zauważył i zabrał do auta? A może to sprawka ludzi mora, zasadzka? Myślał szybko. Lea paliła ze mną swoje pierwsze zioło, ciągnęła Beata. Wciągnęła w to bagno siostrę. Ale na trawie się nie zatrzymały. Gliny sprawdziły ich telefony i wygląda na to, że w noc przed zabójstwem były tutaj, w Matrixie. Gdyby nie to, że przyjechały po towar, prawdopodobnie by żyły. Do tej pory nie mogę uwierzyć, że to, co się wydarzyło, jest prawdą. Skąd wiesz, że facet, który je wiózł, jest zabójcą? Jest ostatnim, który widział je żywe. Beata wzruszyła ramionami i wybudziła telefon z uśpienia. Wczoraj w nocy Lea wysłała mi wiadomość głosową. Policja już ją ma. Nie uważają tego za trop. Dobiegło go chichotanie i piski. Hejka, Becia, powiedz piorunce, że i bez niej sobie radzimy. Kij jej w oko. No odezwij się. Powiedz coś, przystojniaku. Baj, baj, stolico. Beata wyciszyła resztę nagrania. Wiele osób luźno powiązanych z branżą widziało tamtej nocy balujące siostry sapiegi. Dziewczyny może jej by chciały pomóc, bo boją się o siebie, ale nie będą sypać. Dostały zakaz od sutenerów. Gliny nic nie wskurają. Ty możesz zeznawać. Próbowałam! zaperzyła się. Nie zaprotokołowali ani słowa, bo nie byłam bezpośrednim świadkiem. Rozpuszczają za to na mieście ploty, że siostry sapiegi się prostytuowały, chociaż nic takiego nie sugerowałam. A to nieprawda? Zapytaj Ozia, wie więcej niż zeznawał, może nawet sprzedał je sprawcy. Sprzedał? Masz bujną wyobraźnię. No to wynają, Beata westchnęła, jakby była śmiertelnie zmęczona. Na dzień, dwa, tydzień, miesiąc jeśli masz wystarczająco pieniędzy, możesz kupić każdą kobietę. Blondynka, brunetka, gabaryty, wiek, poziom wykształcenia, obycia, języki. Wybierasz akcesoria jak przy zakupie wozu. Płacisz i rób z nią co chcesz. Moim zdaniem nie różni się to od wizyty w salonie samochodowym. Chyba raczej od jazdy próbnej. Auto kupujesz na własność. Nie zgrywaj świętoszka, żachnęła się. Dziewczyny wiedzą, dla jakiego targetu pracują, a zazwyczaj nikt ich nie więzi, nie zabiera się im paszportów, nie zmusza do perwersji, jeśli same nie oferują takich usług w pakiecie. Bądź pewien, że ostro negocjują honoraria. Z tego co czytałem w mediach, jedna z sióstr była nieletnia. Wiem. Beata pochyliła głowę, zamilkła na dłuższą chwilę. I to nie jest w porządku. Dobrze znasz środowisko, przerwał ciszę sobieski i spojrzał jej w oczy w lusterku wstecznym. Nie zawstydziła się, podniosła tylko wyżej podbródek. Niestety, znów umilkła. Ten piknik, który morderca zainscenizował na polanie, podjęła wątek. Wiesz, że to nie była pierwsza tego typu historia? Jest w Warszawie klient, który ma fetysz, by uprawiać seks na łonie natury. Kocyk, lodóweczka, a w niej zmrożona wódka. Wynajmuje podobne do siebie laski, czasem prosi, by udawały siostry. Dziewczyny mówiły, że latem ubiegłego roku przychodził regularnie. O przynajmniej dwóch Ukrainkach słuch zaginął. Zniknęły. Podobno to nie jest odosobniony przypadek w ciągu lat. Opowiedz o tym siostrze. Sobieski się zniecierpliwił. Weźmie świadków za lustro fenickie, zrobią rysopis i znajdą gnoja. Nikt nie musi wiedzieć, że poszły na współpracę. To nie takie proste. Te, które go widziały i mogłyby go rozpoznać, już nie pracują albo się ukryły. Jest też wiele dziewczyn z za wschodniej granicy. Nie mają tu rodziny, bliskich, nikogo, kto by o nie walczył. Wiesz chyba jaka jest to rotacja w branży? Nie bardzo. Dziewczyny przychodzą, odchodzą, niektóre zbierają na studia, inne wyjeżdżają na zachód, nie zostawiają kontaktu. Mało kto używa prawdziwych imion. Te dwie, które zniknęły, też posługiwały się pseudonimami. W tej robocie prawie każda to robi. Była Martą, teraz jest Roxaną. Jutro na garsonierze będzie wisiała jako Jola, a na odlotach Abigail. Nie jest łatwo je znaleźć, jeśli tego nie chcą. Nie powiesz mi, że ludzie z branży ich nie rozpoznają, wzruszyła ramionami. Te dwie, które zniknęły, były po przejściach w niemieckim burdelu, jakiś czas pracowały we Włoszech. Tym, którzy trzęsą rynkiem, wygodniej jest mówić, że pewnie tam wróciły. Nikt ich nie szuka, nikogo nie obchodzą. A policja nie wiąże tych spraw, rozumiesz? — Ryzyko zawodowe — oświadczył, ale widząc zacietrzewienie na twarzy dziewczyny zmiękł. — A social media? — Może to prostsze niż myślisz. — Pisałam do obydwóch. Do jednej z nich zadzwoniłam przez Viber. Osiągnęłam tyle, że zostałam zablokowana po zadaniu pierwszego pytania. — Więc może nic im nie dolega? Nie chcą być znalezione? — Nie sądzę. Odwrócił się do niej. Skąd to wszystko wiesz? Po prostu wiem, zatrzymała się. I w jakimś stopniu rozumiem, że dziewczyny zrzeszone w agencjach nie chcą być mieszane ze sprawą. Boją się. A co ja mam z tym wspólnego? Po co mi to mówisz? Skrzywiła się. Zacząłeś pytać. Odpowiadam. Czekałaś na mnie. Skoczyłaś przed maskę do Ozia, choć wiedziałaś, że nie będzie z tobą gadał. To ty mnie podrywałeś oburzyła się. Mów o co ci chodzi, albo wysiadaj rozkazał. Siedziała w tym samym miejscu wahała się. Jesteś kumplem Ozia a on ma z tym jakiś związek oświadczyła z ociąganiem. Wyglądasz na spoko gościa i byłeś gliną. Myślałam, że mi pomożesz. W czym? W śledztwie, przerwała. Nie zaplanowałam tego, serio. Sobieski zaśmiał się w głos, ale Beata na niego nie zważała, mówiła z zapałem. Jeśli znajdziemy dowody, przekonamy dziewczyny do mówienia, policja zacznie wreszcie coś robić. Tutaj chodzi o życie kobiet, które i tak żyją w piekle. Większość prostytuuje się od młodości, nie mają wykształcenia, dorobku zawodowego. Niektóre mają dzieci, nie potrafią inaczej ich utrzymać. A jak raz w to wejdziesz, nie ma już odwrotu. Stają się zakładniczkami sutenerów i ludzi, którzy żyją z ich ciał. Co taka dziewczyna ma wpisać do CV? Nawet nie przyjmą jej na kasę do McDonalda bzdury! Każda z nich jest dorosła i bierze odpowiedzialność za swoje życie. Może sprzątać, gotować, albo jeździć na uberze, jak ja. I przy okazji, kolportować prochy, przekrzywiła głowę i przyjrzała mu się z naganą. Nikt z nas nie jest bez skazy, aspirancie sobieski. Każdy radzi sobie, jak umie. One wybrały, zakończył temat. Jeśli uważasz inaczej, Prowadź swoje śledztwo sama. Powodzenia! Beata długo milczała. Kiedy ponownie się odezwała, głos miała chrapliwy, oczy jej się zaszkliły. Grożono mi. Kilka razy omal nie dostałam w pierdolu od Alfonsów. Oziu też się na mnie wypiął, a wcześniej obiecywał, że popyta. Dlatego się pokłóciliście? Też. Zacisnęła usta. I o moją siostrę. No wiesz, gadała to samo co wszyscy. Znajdziesz trop, daj znać, zobaczę co da się zrobić, bla, bla, bla. Oziu miał do mnie żal, że mieszam do tego policję. To skomplikowane. Nagle się poddała. Najwyraźniej bardzo skomplikowane. Sobieski westchnął. Chcesz, pomówię z Oziem, ale nie wiem, czy to wiele wniesie. Skoro się zaparł milczeć, ma swoje powody. Tyle mogę jednak dla ciebie zrobić. Nie, zaprzeczyła wrogo. Teraz mam tylko pewność, że kapitan Orzechowski macza w tym palce. Nic mu nie mów, że rozmawialiśmy. Skąd wiesz, że tego nie zrobię? Nie znasz mnie. To prawda, zgodziła się, ale tak czuję. Mam intuicję do ludzi. Z twarzy Sobieskiego natychmiast zniknął uśmiech. Intuicję? Skinęła głową i nabrała więcej powietrza. — Ty jesteś dobry. — W sensie mam na czole wypisane frajer? — Po prostu porządny z ciebie facet — ucięła. Dziewczyny mówiły, że tamten klient płacił ekstra, jeśli godziły się leżeć nieruchomo. A wtedy on wycinał im kosmyk włosów aż do skóry. Z przodu, w tym miejscu — pokazała. Jednej wygolił prawie pół głowy. Kiedy ostrzygła się na zero, odwołał wizytę. Najwyraźniej ma fetysz z długimi włosami. Sobieski przyjrzał się fryzurze Beaty. Włosy miała częściowo podpięte klamrą. Nie był w stanie stwierdzić, czy kosmyk na czole jest wycięty. Ale nie zabija wszystkich, które oznaczył, zauważył. Oznaczył? zdziwiła się. Co masz na myśli? Te dziewczyny nie zniknęły. Wciąż pracują? Niektóre tak, potwierdziła Beata. Więc te kosmyki to nie jest pamiątka, ani tym bardziej trofeum. Raczej katalog, rodzaj wirtualnej kolekcji, jakbyś dodawała przedmioty w sklepie internetowym do koszyka. Odwiedza burdele i oznacza długowłose dziewczyny, którymi jest zainteresowany. Nie bardzo da się przysłonić wycięte z przodu gniazdo na głowie. Czy są przypadki zaginięć po wycięciu włosów? Podobno dwie Ukrainki, o których mówiłam, miały kontakt z tym klientem, ale nie zaginęły zaraz po jego wizycie. Od czasu, kiedy zostały ostrzyżone, minęły miesiące. To dlatego nikt nie zna jego rysopisu. A jeśli dziewczyny nie zgadzały się na oddanie włosów? Zgadnij. Stawał się agresywny? Pokręciła głową. Podwajał stawkę. Jedna z lasek dobiła do pięciu setek. Zapłacił? Potwierdziła. Kręcisz się wciąż po mieście, środowisko znasz. Widziałeś kogoś podejrzanego? Nie wiem, może... Za mało informacji, odparł. Nie wiem, kogo szukasz. Na kogo miałbym zwrócić uwagę? Wiesz, ilu frików szlaja się nocami po Warszawie? W sumie to nieduże miasto. Wiesz o tym lepiej niż ja. Pewne kręgi są ciasne, a narkotyki i świat dziwek, sutenerów się zazębia. Tutaj się zgodzę. Przyglądała mu się teraz łaskawiej, zdecydował się to wykorzystać. Podejrzewasz kogoś konkretnego, prawda? Wpatrywała się w niego rozszerzonymi oczyma, jakby się wahała. Poza bystrością i zacietrzewieniem, niczego z nich nie wyczytał. Wiedział, że podjęła to śledztwo z powodów osobistych, ale nie rozumiał, dlaczego nie chce ujawnić motywacji. Wendeta? Poczucie winy? Czy może brała udział w siostrzanej orgii? Był zaintrygowany, bo Beata nie wyglądała na prostytutkę. Skąd w takim razie ma te dane i dlaczego jest tak zaangażowana w sprawę? Wydaje mi się, że go spotkałam, powiedziała nagle. Jechałam hotelową windą na urodzinowy obiad mojej mamy. Powiedział, że mam rzadki kolor włosów i próbował ich dotknąć. Kolernie się przestraszyłam. Wiałam tak, że omal nie pogubiłam nóg. Kiedy to było? Trzy miesiące temu. Dziwne, bo pamiętam, jaki miał garnitur, kolor włosów i teczki, którą trzymał w ręku, ale nie jestem w stanie opisać jego twarzy. Na nosie miał żółte lustrzanki. Gdyby nie te okulary, pomyślałabym, że to zwykły menedżer z biura klon gości, którzy sprzedają ubezpieczenia albo prawnik zgłosiłaś to? A tak, jakby. Pokręciła głową, a potem zacisnęła usta, jakby żałowała wyznania. Znam wiele dziewczyn do towarzystwa. Służbowo podkreśliła, jakby chciała się wybielić. Powiedziałam o tym Oziowi, jak tylko znaleziono ciała siostr Sapiek, ale on jest przeciwny, żebyśmy szli z tym na policję. Nie chciał też spotkać się z moją siostrą. Uważam, że zna faceta z windy. Dostałam kilka ostrzeżeń urwała. Niektóre osoby z branży towarzyskiej mają kłopot z tym, że staram się go znaleźć. Sobieski wzmógł czujność. Kto na przykład? Zapytał. Beata wzruszyła tylko ramionami. Wpływowe? Mruknęła. Dlatego szukam niezależnego sojusznika kogoś, kto nie będzie zależny od tego biznesu i potrafi zadawać pytania. Jaki to był hotel? Kosmos. Wbił szóste piętro. Ale nie wysiadł. Nie widziałam go w restauracji cały wieczór, chociaż siedziałam jak na szpilkach. Do tej pory mam ciary, kiedy przypominam sobie, jak na mnie patrzył. Sobieski wahał się. Wreszcie dodał gazu i rzekł: Wiesz, kim on może być? Nie odpowiedziała, co upewniło go, że ma rację. To dlatego się boisz, dorzucił, bo ten człowiek zna ciebie. Powoli skinęła głową. — Nie znam jego nazwiska, ale wiem, że tego dnia był umówiony z czarnoskórą modelką, która pracuje dla mojej matki. A Bioli naprawdę studiuje na Sorbonie i ma równie piękną siostrę-bliźniaczkę. Kitty jest stewardessą. Przedstawiają się jako księżniczki, ale urodziły się na Madalińskiego pod panieńskim nazwiskiem swojej matki — Rosołowska. Ich ojciec pochodzi z Senegalu, a Bioli i Kitty nigdy go nie widziały. Często biorą zlecenia wyjazdowe i nie schodzą poniżej tysiąca euro za dzień. Sobieski zdecydował w jednej chwili wcisnął gaz. Znam jedno miejsce, gdzie możemy spokojnie pogadać. Stój, rzuciła nagle Bata i podniosła głos. To właśnie one. Sobieski zatrzymał się, wrzucił awaryjne, podążył za jej spojrzeniem. W tłumie przed jedną z kamienic dostrzegł ozia. Obejmował dwie mulatki, które wyglądały, jakby wycięto je z tego samego szablonu. Mizdrzyły się do niskiego mężczyzny, wystrojonego jak na oskarową galę. Jego smokingowy garnitur i koniakowe buty kosztowały więcej niż auto sobieskiego już po zatankowaniu. Czarne włosy miał precyzyjnie ułożone, a na nosie mimo późnej pory nosił lustrzanki w żółtym kolorze. Cała czwórka zmierzała do bramy eleganckiej kamienicy. Nim dotarli do wejścia, Oziu przekazał czarnoskórę piękności w ramiona Gogusia. To ten facet? Zapytał Sobieski, ale Beata nie odpowiadała. W pośpiechu wiązała swoje sznurowane buty i zapinała torebkę. Poznajesz go? To człowiek z windy? dopytywał. Może. Wypuść mnie! krzyknęła rozpaczliwie i wyskoczyła niemal w biegu, jak tylko Sobieski zwolnił blokadę drzwi. Sięgnął po telefon, zrobił kilka zdjęć oddalających się postaci na maksymalnym zbliżeniu choć wiedział, że to nie ma sensu. Za mało światła i zaparkował w zbyt dużej odległości patrzył, jak dziewczyna znika w bramie, a potem ruszył jej śladem. Przeszukał patio, zadzwonił domofonem do niemal wszystkich lokali i sprawdził każdy wyłom na klatce schodowej. Próbował połączyć się z oziem bez skutku. Nocnej furii nie będzie na kobrze, napisał przyjaciel. Jutro nie wiem, nara, wolka dziś. Zmęczony, z poczuciem porażki, Sobieski wrócił wreszcie do swojej przyczepy na działkach. I wydoił całe piwo z zepsutej lodówki, by zasnąć bez snów. Udało mu się to dopiero, kiedy włączył If You're on the Water. I wysłuchał trzeci raz całej płyty de Saxophones. A w nozdrzach poczuł zapach żony. Dopiero wtedy w pełni pojął absurd tej sytuacji. O mały włos nie wpakował się w kłopoty z powodu dziewczyny, której nawet nie znał błędny rycerz nieudacznik frajer oziu miał rację sobieski postanowił sobie że to naprawdę ostatni raz ada sobota 29 maja obudziło go pianie koguta przez chwilę podtrzymywał złudzenie, że wrócił do dzieciństwa i jest na letnisku u babci, bo na działkach nikt nie hodował kurczaków. Myślał o racuchach z jabłkami, świeżym mleku prosto od krowy, ale czuł tylko drapanie w gardle i drapieżne pragnienie po przepiciu. Sięgnął pod prycze, wydobył bukłak z wodą. Pił dotąd, aż opróżnił go do dna. Podejrzewał, że wciąż jest jeszcze pijany i przez kilka godzin nie powinien wsiadać za kółko, ale musiał to zrobić. W samych bokserkach wyszedł na zewnątrz, by wypocić przetrawiony alkohol. Nie było tak źle, jak się spodziewał. Głowa tylko lekko ćmiła. Ułożył się na ławeczce, którą sam zespawał i pracował z ciężarkami dobre pół godziny. Dalej pompki, zwisy i krótki bieg wzdłuż ogrodzenia. O tej godzinie w ogródkach działkowych nie było jeszcze letników, emerytów, ani miłośników podwiązywania pomidorów. Wiedział, że najciężej będzie w wakacje. Próbkę wytrzymałości psychicznej zaliczył w ostatni długi weekend. Rozwrzeszczane dzieciaki dawały koncert od świtu do zmierzchu, a Handle musiał chować do przyczepy, żeby małolaty nie pomiażdżyły sobie kończyn. Po treningu odpalił kuchenkę, zrobił jajecznicę na boczku i zalał czystek wodą o temperaturze dziewięćdziesięciu stopni. Kiedy ziółka stygły, obmył się w misce i wyszorował zęby. Dopiero kiedy się pożywił, zafundował sobie kawę z proszku. Pił ją wystawiając twarz do słońca i przygotowując się psychicznie na kolejny nudny dzień na taryfie. Wiedział, że jeśli za godzinę nie wyjedzie do pracy, będzie miał w plecy kolejną dniówkę i nawet jeśli zaprzyjaźniony major załatwi mu wymarzony lokal na wojskowym osiedlu, sobieski nie będzie w stanie go wykupić. Ta myśl zmotywowała go na tyle, by ponownie wleść do rozgrzanej, śmierdzącej starym potem przyczepy i się ubrać. Szukał właśnie czystej bielizny, kiedy ktoś zastukał do drzwi. Odwrócił się zdziwiony, spojrzał na zegarek. Było kilka minut po szóstej. Ustawił się przy ścianie, pośpiesznie wciągnął wczorajsze ciuchy i uchylił zasłonkę. Przed wejściem stała kobieta w neonowej bokserce i za dużych dżinsach, które wisiały jej w kroku. Tuż za nią prężyło się dwóch osiłków. Szybko ocenił zagrożenie. Oba wyjścia z działek obstawiono z dezelowanymi pasatami. Za jednym z nich ukrywał się mężczyzna z pistoletem wymierzonym w jego kierunku. Mimo, że strzelec nie miał szans trafić go z tej odległości, Sobieski odsunął się od okna. Sięgnął po plecak, wysypał resztkę trawy do zlewu, spuścił z kranu trochę wody, a potem kucnął i wydobył z podłóżka starego Waltera. Obie kieszenie wypełnił amunicją. Bał się tej chwili, odkąd podbierał Oziowi towar. Jeśli kamrad z wojska zbratał się z morem i chce wyeliminować pośrednika, to pozamiatane. Myślał, ale zaraz zganił się, że wpada w paranoję. Policja, otwierać! Padło z za drzwi. Ręce na głowę. Potem odezwała się kobieta. Aspirant Adrianna Kowalczyk, KRP4. Głos miała nosowy, niski. Zaszwargotała coś rozkazująco do swoich kompanów, a potem zwróciła się do niego. Nie wygłupiaj się. Wiemy, że tam jesteś. Chcemy tylko pogadać. Nie uwierzył jej. Skoro przyszli po niego w cywilu, operacja była tajna. Przeładował broń. Sprawdził raz jeszcze, czy w plecaku ma dokumenty i portfel. Był gotów do ucieczki. Pozwoliłam ci zjeść śniadanie. Policjantka nie kryła już irytacji. Otwórz, bo wyważymy drzwi i będziesz miał koszty. Moi kumple nie są tak cierpliwi jak ja. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl